Dzisiaj zajmujemy się tematem planowania. To, co w tle gdzieś nam ktoś rysuje na tej tablicy interaktywnej, plan, tak? Jakiś plan. Zajmujemy się planowaniem. A dlaczego planowaniem? Oczywiście dlatego, że jest to temat, który wypłynął w ciągu ostatnich dni mojej pracy, bo prowadzę po raz kolejny grupę kilkunastu handlowców. I gdy zadałem jednemu z nich pytanie, dostałem po raz kolejny podobną odpowiedź, jak od kilku poprzednich. Zadałem mu pytanie, proszę pana, jaki jest pana plan dzienny? Panie Bernardzie, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale w naszej organizacji raportujemy tygodniowo, więc nie posiadamy planów dziennych. Jak sobie pomyślałem, a gdybyście raportowali miesięcznie, to też byście nie robili planów tygodniowych ani dziennych prawdopodobnie, tak? A gdybyście kwartalnie raportowali, to byście może planowali tylko kwartalnie? No właśnie, no bo czy planowanie to jest inna nazwa raportowania dla szefa? No prawdopodobnie nie. No bo czymż jest planowanie? No planowanie jest odpowiedzią na pytanie co, kiedy, jak i kto zrobi. No i ten mój kursant, jeden z wielu, porządny pracownik, tak, osiągający dobre wyniki, pracujący w dobrej organizacji, on wpadł pewno przed laty w tą pułapkę, co wiele jego kolegów w wielu organizacjach, które znam, czyli plan to równa się raportowanie, czyli to, co mam zaraportować, to, co planuję. Oczywiście i ty, i ja wiemy, że w biznesie jest takie stare porzekadło, że to, co jest mierzone, to, co rośnie, czyli jak mierzysz tygodniowo, to tygodniowo będzie rosło. Natomiast nie chciałbym, żeby tak zostało. Nie chciałbym, żeby te, mi się wydaje, złe nawyki, żeby ta pułapka prowadziła do tego, żeby cały czas uzależniać to, jak będziemy planować, od tego, jak raportujemy. Natomiast jest to tak naprawdę powszechne, ale jest to uzależnione też od twojego stanowiska. Też nie chciałem powiedzieć, że skoro ja tutaj przekonuję naszego przedstawiciela handlowego, znaczy nie naszego, tylko mojego klienta przedstawiciela handlowego, żeby każdego dnia planował, to jak ty jesteś menadżerem, czy dyrektorem, czy może wiceprezesem, czy prezesem, ty masz też przede wszystkim planować dziennie? Nie. To jest tak naprawdę uzależnione od tego, gdzie ty jesteś w strukturze organizacyjnej. Spójrzmy tutaj na taki wykres, takie zestawienie. To jest tabela, którą znalazłem w jakiejś takiej dość starej książce od zarządzania, starej, ale jarej, bo pewne rzeczy w zarządzaniu wydaje mi się, że się nie przeterminowują. I tutaj to, co widzimy w tej tabeli, to z jednej strony widzimy osoby na różnym poziomie w strukturze raportowania. Widzimy wodza naczelnego, na samym dole widzimy jakiegoś mistrza, który może być też specjalistą, przedstawicielem handlowym. Powyżej widzimy jego kierownika, szefa tego kierownika, gdzie regionalnego, wiceprezesa i tak dalej. Czyli tu mamy tak naprawdę hierarchię organizacyjną. Tu mamy człowieka najwyżej w hierarchii, tutaj mamy tego, który jest nisko w hierarchii. Drugi wymiar tego zestawienia to jest okres planowania. Czy planuję na dziś, na jeden tydzień, na miesiąc, na 3 do 6 miesięcy, na rok, na 2 lata, 3-4 lata, na 5, 6, 7, 8, 9 czy 10 lat. Czyli tu mamy takie dwa wymiary i procentowo w tej tabeli widzimy, ile czasu, ile procent swojego czasu przeznaczonego na planowanie dana osoba spędza w danej perspektywie planowania. I o ile ta osoba tutaj, ten frontowiec, ten w naszym przypadku nasz przedstawiciel handlowy, no to przede wszystkim, jeżeli ma dobrze poukładaną robotę, dobrze sobie układał stanowisko pracy, no to spędza czas na tym, żeby planować dziennie i planować tygodniowo. Już jego przełożony, jak widzicie, ma to przesunięte, to znaczy również planuje dziennie, również tygodniowo, ale już również ta perspektywa miesięcy, kwartałów jest też jego perspektywą, gdy dla naszego przedstawiciela oczywiście było ważne, jak domkną kwartał, rok, jak to będzie wyglądało w dalszej perspektywie, on potrzebuje mieć tą wizję końca, natomiast jego główny krąg zainteresowania jest tutaj, plan dzienny i plan tygodniowy. Potem im wyżej patrzymy w organizacji, tym widzicie jest coraz bardziej przesunięcie na tą dłuższą perspektywę, tą kwartalną czy roczną. Natomiast jak patrzymy na wodza naczelnego, to widzicie, jak to jest dobry szef porządnej, dużej organizacji, to on przede wszystkim skupia się na tym, żeby planować to, co będzie za 2, 3, 4, 5, 6 lat. Oczywiście poświęca uwagę temu, co się dzieje dzisiaj, w ciągu tygodnia, miesiąca, ale jest to dla niego perspektywa w tle, marginalna. Można powiedzieć, że ona jest równie marginalna, jak ta odległa perspektywa jest marginalna dla przedstawiciela handlowego. Co więcej, spojrzenie na te dwa
dwie linijki, ostatnią i pierwszą, one są niejako swoim zwierciadlanym odbiciem, prawda? Czyli to, gdzie jest tutaj najmocniejsze u tego przedstawiciela na dole, jest z kolei najmocniejsze gdzie indziej u szefa na górze. Także tutaj pokazuję ten wykres po to, żeby też rzucić takie światło na to, że ten komunikat, który dzisiaj mam, mówię sobie, planuj, planuj, planuj. Na przykład ten przedstawiciel handlowy na moim szkoleniu, jak usłyszał, że powinien mieć plan dzienny, a nie miał, ja mu kazałem mieć, i ty sobie pomyślisz, kurczę, no ja jestem prezesem firmy, a tak naprawdę na te zajmowanie się dziennymi sprawami tak mało czasu poświęcam, może czas coś poprawić. Nie, 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 nie. To tutaj, żeby rzucić właściwe światło na ten temat, pokazałem to zestawienie. Natomiast myślę, że należy ci się jeszcze tutaj jedna perspektywa, czy jeszcze jeden wymiar tej sytuacji, czyli nie tylko ten wykres, który tutaj z boku widzisz, ale też to, w jakiej organizacji działasz. Bo być może jesteś szefem w organizacji, która jest lokalną organizacją. Masz lokalny zakład samochodowy, czy jesteś szefową jakiegoś gabinetu kosmetycznego. Jesteś szefem, kierujesz, natomiast prawdopodobnie twoje główne zainteresowanie to nie jest tutaj, to nie jest myślenie, co będzie za 2, 3, za 5 lat, tylko może tobie jest bliżej do myślenia, jak załatwić, żeby wszystko działało w tym miesiącu, w następnym, w najbliższym kwartale. Także to jest też ważna zmienna modyfikująca, czyli to nie jest uniwersalna tabela, która będzie wszystkim tak samo pasować, ale z kolei, jeżeli jesteś szefem jakiejś dużej organizacji, która na przykład ma taki produkt, którego stworzenie nowej wersji wymaga wielu lat. Takim przykładem na przykład jest branża nasienna. Żeby produkować nową odmianę nasion, to często jest kwestia lat, a nawet dekady. W związku z tym taki prezes takiej firmy, który tworzy jakąś nową odmianę nasion, to on myśli w perspektywie 5-10 lat. To jest jego perspektywa patrzenia. Ale też mamy wiele sytuacji tak zwanych hybrydowych, to znaczy na przykład prezesa firmy odzieżowej, która działa globalnie, bo on z jednej strony potrzebuje być bardzo elastyczny, z kwartału na kwartał zmieniać swoje podejście do trendów w modzie sportowej, bo one się zmieniają każdego roku, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o swój łańcuch dostaw, partnerów biznesowych, o sieć dystrybucji, no to on patrzy w perspektywie wielu lat. Także tutaj mamy też takie podejście hybrydowe. Mówię o tym dlatego, żeby nie spłaszczać tego problemu, żeby ci nie powiedzieć, jest jedna tabelka, ta tabelka załatwia wszystkie tematy, spójrz na tabelkę, naucz się na pamięć i zależnie od swojego zaszeregowania w organizacji, spędzaj tyle lub tyle procent na planowanie w danej perspektywie czasowej. To nie jest takie proste, prawda? To jest wielowymiarowe. Natomiast tak naprawdę to nie jest też aż tak bardzo skomplikowane, bo jeżeli tutaj mówimy o tym mistrzu, czy tym naszym mistrzu handlu, tak, tym przedstawicielu handlowym, który jest na naszym kursie, który jest takim ciekawym kursem, że my go prowadzimy każdego dnia. Tutaj ten człowiek, oczywiście to nie jest prawdziwe zdjęcie naszego kursanta, ale powiedzmy taki przedstawiciel, tak, taki symbol naszego kursanta, no to ten kursant jest u nas prowadzony przez 4 tygodnie, dzień w dzień. My się po prostu codziennie rano wzwaniamy i codziennie rano go pytamy, jaki ma pan cel na dzisiaj i jak pan zrealizował wczorajszy cel. I tak dzień w dzień przez 4 tygodnie. Bynajmniej nie robimy tego po to, żeby potem już po tym kursie jego przełożony zmienił system raportowania i żeby rozliczał go z dnia na dzień. Nie, tu znowu chodzi też o to, żeby rozdzielić tą perspektywę raportowania od perspektywy planowania. Chodzi o to, że wciąż jeżeli to raportowanie będzie tygodniowe czy nawet miesięczne, to jednak planowanie, żeby było dzienne, żeby planowanie było każdego dnia. Także to jest tego typu działanie. Natomiast docelowo to my tak, że tak mówiąc nieco na marginesie, podpowiadamy naszym uczestnikom kursu, żeby sobie znaleźli koleżankę, kolegę z pracy, z którym się na przykład będą sami dzwaniać każdego dnia i będą sobie nawzajem mówić, jaki mam target, jaki mam cel na dzisiejszy dzień, jak mi poszło to, co zrobiłem wczoraj. Osoby, do której nie raportujesz, osoba, która nie jest twoim przełożonym, ale która będzie tobie ułatwiać trzymanie się w tym dobrym nawyku planowania w tej perspektywie, w której masz planować. Zresztą, no dokładnie sama zasada może też dotyczyć osób na innych stanowiskach, tylko no jeżeli jesteś dyrektorem regionalnym i przede wszystkim masz się zajmować planowaniem w perspektywie kilku kwartałów, a twój przełożony ci rozlicza w perspektywie rocznej, to być może też potrzebujesz znaleźć jakiś mechanizm, jakiś dobry nawyk, który cię utrzyma w tym, żeby pilnować się w tym, żeby
kwartał po kwartale, poświęcać czas na planowanie, a nie tylko raz do roku, jak trzeba roczny budżet zrobić. Także podobna zasada dotyczy nas na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej, tylko też w innej perspektywie czasowej. Dobrze, ale wracamy tutaj do naszego przedstawiciela handlowego, bo on jest tym naszym tutaj studium przypadku, od którego rozpoczął się dzisiejszy materiał, który w ogóle był tym wyzwalaczem, tym dlaczego, tak? Dlaczego taki temat? Dlaczego temat planowania? Ano dlatego, że raz po razie gdzieś obija się o mnie ta odpowiedź: panie Bernardzie, ale my raportujemy tygodniowo, więc nie mam planu dziennego, tak? Prawdopodobnie gdybym rozmawiał z jego szefem, mówił: panie kierowniku, a jaki jest plan u pana na ten tydzień? Proszę pana, my raportujemy miesięcznie, my nie mamy planów tygodniowych, tak? I tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie by tak było, bo jest to dość powszechne, także to, tak mówię, to jest porządna organizacja, są porządni pracownicy, natomiast oni są przykładem tak naprawdę tego zjawiska, które widzę u wielu organizacji. No dobrze, skoro powiedzieliśmy sobie o tym, że warto z innej perspektywy planować niż raportujemy, z innej perspektywy czasowej, tak, że nawet jeżeli raportuję tygodniowo, to sobie planuję dziennie, no to czy na tym można by już uznać, że temat jest zakończony i wypełniony jest materiał, którym chciałem się z tobą podzielić? No nie, dlatego że my nie tylko wymagamy od tej osoby, która z nami pracuje, żeby nam robiła te plany dzienne, znaczy sobie robiła, a nam o tym opowiadała, ale też podpowiadamy, w jaki sposób to robić, jakie są etapy planowania, na co warto zwrócić uwagę w planowaniu. No i myślę, że czas przejść właśnie do tego fragmentu, gdzie sobie powiemy, jakie są etapy planowania. Oczywiście prawdopodobnie, nawet jeżeli tej typologii nie znałeś, to co robisz, pewno tak właśnie robisz, tylko teraz to zostanie nazwane. Jeszcze tylko takiego obowiązku organizacyjnego, że te materiały, o których tutaj mówię, one są na stronie fruga.net/370, tam jest spisany po prostu felieton, gdzie jest to spisane, to co w tej chwili mówię. Tam też, jeżeli ten materiał oglądasz na YouTubie, to tam też na tej stronie znajdziesz po prostu MP3, którą możesz pobrać, możesz komuś po prostu przekazać, dla kogo ten materiał może być ważny, interesujący, bo jak się domyślasz, po to tworzę te bezpłatne materiały, żeby po prostu chodziły w świat, żeby ludzie, którzy tego potrzebują, mogli z nich korzystać. To dobrze, no to tyle ogłoszeń, natomiast przejdźmy teraz tak naprawdę do tematu etapów planowania. Cztery są tak naprawdę etapy planowania. To jest: pierwsze stawiamy sobie cel, potem badamy sytuację, potem wskazujemy, co nam sprzyja, co zagraża, a potem planujemy działania. To tak mówiąc skrótowo. Natomiast myślę, że warto się na chwilę skupić na tych etapach i troszkę dokładniej powiedzieć, w jaki sposób one się przekładają na naszą rzeczywistość, chociażby na rzeczywistość tego przedstawiciela, który będzie od teraz sobie robił dzień po dniu swoje plany. Czyli pierwszy element to jest cel, tak? Stawiam sobie cel. Stawiam sobie. To myślę, wydaje, że to jest troszkę zwodnicze powiedzenie, dlatego że tutaj ten środek tarczy, czyli tam, gdzie mam strzelić tą dziesiątkę, to nie tylko, albo nawet rzadko, to jest to, co ja chcę, tylko to jest to, co jest oczekiwane do mnie w danej sytuacji. Czyli to, co jest organizacji potrzebne, to, co jest potrzebne temu, żeby zrealizować moje dalekosiężne cele, to jest to, co się ode mnie oczekuje. Także często te cele są celami ambitnymi, są celami, które w pierwszym momencie mogą mi się nawet wydawać, że są zbyt duże jak na moje możliwości, ale to jest pierwszy etap, tak? Pierwszy etap planowania, czyli określenie tego celu, postawienie tego celu, nazwanie. Czyli patrzę, czego ode mnie potrzebuje organizacja i na przykład w przypadku tego przedstawiciela handlowego, powiedzmy, że organizacja oczekuje tego, że on dziennie przyniesie zamówień na 50 tysięcy złotych. Jest tego typu organizacja, że taka kwota jest całkiem prawdopodobna. Czyli on mówi: no to tak, mój plan dzienny, jaki cel? No 50 tysięcy dziennie, no tyle sobie stawiam jako plan. I co, koniec? Jest plan dzienny? Nie, to jest dopiero 1/4 tego planu, bo mówiliśmy, że są cztery etapy planowania, a więc drugi etap, tak? Mówiliśmy, że tym drugim etapem jest zbadanie sytuacji, tak? Czyli tą naszą lornetką spoglądanie na sytuację, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie i jak mogę osiągnąć ten cel. Gdzie? U jakich klientów? W których produktach? No skoro mam osiągnąć, tak jak tutaj w tym przypadku, o którym mówiliśmy, w naszym studium przypadku, te 50 tysięcy mam osiągnąć, to do kogo pojadę? Gdzie domknę transakcję? Którymi produktami? Jakby jak sobie poukładam
tą mapę mojego rynku, żeby osiągnąć 50 tysięcy, no bo to muszę tą sytuację zbadać. No, jeżeli losowo wybiorę sobie kierunek, pojadę do losowo wybranego klienta, no to zdarzy mnie się lub nie zdarzy osiągnięcie celu, nie chodzi, żeby się cele zdarzały, tylko żeby je realizować. Czyli badam sytuację. Jak już zbadałem sytuację, określam sobie tak naprawdę, w których obszarach będę realizował ten mój cel, no to przechodzę do etapu trzeciego. Pewno pamiętasz, że ten trzeci etap to wskazanie tego, co sprzyja i tego, co zagraża. Czyli tutaj taki obraz, tutaj mamy labiryntu, prawda, wejście do labiryntu, dojście do środka tego labiryntu, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co mi pomoże w tym, żeby osiągnąć ten cel, a gdzie się mogę spodziewać jakiegoś strzału między oczy, jakiegoś zagrożenia, gdzie tutaj są potencjalne pułapki czy ślepe uliczki. Czyli już na poprzednim etapie powiedziałem sobie, w jaki teren działam, a tutaj na tym trzecim etapie mówię sobie, dobrze, czyli co mi sprzyja, a co mi zagraża. I tu przygotowuję się na te różne ewentualności tej sytuacji, która mnie czeka. I potem ten słodki czwarty krok, czyli zaplanowanie działań. Czyli co zrobię, jak zadziałam oraz, co bardzo ważne, na podstawie poszczególnych etapów, no jaki wybiorę plan B w razie niespodzianek. Bo w każdym planie, w każdej sytuacji, czy jesteś przedstawicielem handlowym, czy menadżerem, dyrektorem, prezesem, jedno jest pewne, przy realizacji planów pewne są tylko niespodzianki, tak? Pewne jest tylko to, że coś pójdzie inaczej niż było zaplanowane, w związku z tym koniecznie potrzebujemy mieć plan B, poza tym, że mamy plan A. Także to są te nasze cztery etapy, jeśli chodzi o to, jak budujemy plan. No, mam nadzieję, że dało ci to do myślenia. Mam nadzieję, że tutaj ten temat dzisiejszy, przewodni, czyli plan, który można powiedzieć jest czymś no zupełnie oczywistym, bo przecież planowanie to, jak już niejednokrotnie mówiliśmy, jeden z czterech filarów zarządzania sobą, innymi zadaniami, obok planowanie, obok tych pozostałych trzech filarów, czyli obok organizowania, motywowania, przewodzenia, bo to na dwa sposoby czasami nazywamy, i kontrolowania. W związku z tym no, planowanie jest ważne, wszyscy wiemy o tym, żeby planować. Być może ten czteroetapowy proces planowania, czyli cel, zbadanie sytuacji, wskazanie tego, co sprzyja, co zagraża i zaplanowanie działań, być może jest dla ciebie oczywiste, być może wiesz, ale też nie do końca w ten sposób działasz, bo często jest tak, że wiele rzeczy, które gdzieś teoretycznie wiemy, gdzieś były wyczytane, ale spojrzymy na jakiś materiał, wysłuchamy jakieś MP3 i uświadamiamy sobie, że ach, kurczę, no to wszystko wiedziałem, ale może najwyższy czas, żeby zacząć to dzień w dzień stosować. Także tu już się powoli zbliżamy do brzegu, do podsumowania naszego materiału. Tak jak zachęcałem wcześniej, jeżeli ten materiał jest przydatny dla kogoś w twoim otoczeniu, a jeżeli oglądasz ten materiał na YouTubie, to wyślij link do tego filmiku. Jeżeli z kolei potrzebujesz komuś wysłać MP3, to znajdziesz ją na stronie fruganet/370. Tam można tego materiału wysłuchać albo na stronie, albo po prostu plik zip, można pobrać po prostu na urządzenie mobilne, rozpakować, słuchać, komuś wysłać. Ten materiał jest stworzony po to, żeby innym służył, także śmiało ja się dzielę, ty się możesz też tym materiałem dzielić. Jeżeli chcesz być tutaj w kontakcie, mieć na bieżąco informacje o tym, o kolejnych materiałach, to subskrybuj kanał na YouTubie. Jeżeli ten materiał dla ciebie przydatny, to też jeżeli chcesz nadzieć informację zwrotną, no to jeżeli zobaczę łapkę w górę, zawsze mi się miło na serduchu zrobi. Natomiast myślę, że teraz potrzebujemy już tylko podsumować te wątki, które żeśmy dzisiaj poruszali w ramach tematu planowania, czyli przede wszystkim to, że planowanie to jest działanie, które wymaga odpowiedzi na pytania co, kiedy, jak i kto zrobi, czyli to o to chodzi w planowaniu. Mówiliśmy o tym, że na planowanie warto spojrzeć
z różnej perspektywy, bo nieco inaczej planują, czy nie, czy to inną perspektywę czasową obejmują w swoich planach osoby, które są tymi pracownikami na linii frontu, czy specjalistami, czy przedstawicielami handlowymi, a inaczej osoby, które są na stanowiskach kierowniczych, ale też tutaj inny wymiar, czy wymiar tego, jak to jest duża organizacja, też ma wpływ na to, w jaki sposób planujemy. Mówiliśmy też o tym, że planowanie to jest proces czteroetapowy, to jest proces, który wymaga rozpoczęcia od tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel? Jaki jest cel, czego ode mnie oczekuje sytuacja, organizacja? Potem zbadanie sytuacji, wskazanie tego, co sprzyja, co zagraża i zaplanowanie działań. Także to te cztery etapy planowania. Tutaj, jeżeli masz dodatkowe komentarze, pytania, to zachęcam na YouTubie w sekcji komentarzy. Możemy sobie dyskutować, możemy tutaj uczestniczyć w wymianie zdań. To jest materiał, który często może sprowokować do pewnych przemyśleń, do pewnych wniosków. No i to tyle, co na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że materiał był przydatny, że był pomocny. Pozostańmy w kontakcie. Do zobaczenia.